Kolejowa Zakopianka 2050. Witam Was tutaj, cześć i trzymam znosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z wschodu słońca. Tak, dokładnie, wy widzicie tutaj wschód słońca, zadbałem się dosyć rano, w piątek ostatni dzień, kiedy byłem w Zakopanem, aby nagrać dla Was nowy film bezpośrednio z Zakopanego. No to możecie domyśleć, o co oczywiście chodzi. Chodzi o stację kolejową, która w tym miejscu się znajduje, czyli stację kolejową Zakopane. Jest aktualnie tutaj, właściwie nie ma dojazdu jakiegokolwiek, jeżeli chodzi o kolej. Wiadomo, PKP oferuje autobusy, które tutaj dojeżdżają, czyli do Krakowa pociągiem, a dalej autobusem już tutaj na stację i dworzec tymczasowy, aktualnie autobusowy, bo również dworca autobusowego w tymże miejscu nie ma. Dokładnie w tym miejscu, jak widzicie, możecie zobaczyć aktualny plac budowy stacji Zakopane. Dworzec już stoi, jeżeli chodzi o samą część budynku, a część czy autobusową, czy kolejową, no nie ma jej, jest w budowie. Jak widzicie, tutaj jeden tor pośrodku, na którym właśnie lecieliśmy, jeszcze jest, czyli on tutaj cały czas jest, powoli się zmienia z jednej na drugą stronę. Natomiast pewnie jesteście ciekawi, jak wygląda sama sytuacja, jeżeli chodzi o stację tymczasową. Również na niej teraz dolecimy właśnie, a w tymże miejscu, jak widzicie, powstaje całkowicie nowe torowisko do tegoże miejsca. Oczywiście w tymże miejscu jest to dwutorowy odcinek linii do Zakopanego, a w tymże miejscu mamy też również obiekt, który jest aktualnie przebudowywany na nową część. Same pociągi tutaj oczywiście nie wrócą w najbliższym czasie, na to już trochę poczekamy. I biorąc pod uwagę, jak w dobrym stanie jest aktualnie stacja tymczasowa, do której pociągi nie dojeżdżają, domyślam się, że w ferie najprawdopodobniej pociągi również tutaj wrócą, ale tylko i wyłącznie właśnie do stacji tymczasowej. Tak to wygląda. Dalej oczywiście ładna mgiełka, dzięki której możemy to wszystko zobaczyć z taką trochę odrobiną lekkiej wyobraźni, jeżeli chodzi o te rejony, no ale dobrze. Tutaj mamy tory, znaczy mamy tory, to dużo powiedziane. Na tym odcinku w większości mamy tory, na całym odcinku bezpośrednio do nowego targu. W niektórych miejscach jest przebudowywany odcinek, gdzie nie ma faktycznie tutaj, uwag, niektórych są. Nowe przystanki faktycznie powstają na trasie. Ja postaram się może w końcu przejechać nad tą całą trasą, abyście to zobaczyli w całości, ten odcinek z drona. Jednakże to by wymagało ode mnie faktycznie dojazdu tutaj na swoim monocyklu i przelecenia całego tego odcinka, jeżeli chodzi o odcinek przebudowywany, co jest trochę trudniejsze w realizacji, bo jeszcze w tym roku nie miałem okazji wyjść tam z monocyklem, zawsze jestem raczej na piechotę. W tymże miejscu są rozjazdy bezpośrednio na tą stację tymczasową, czyli sprykówka, skąd pociągi odjeżdżały, kończyły swój bieg. Pociągi dalekobieżne i podmiejskie, czy też tutaj po prostu aglomeracyjne, bo podmiejskie to właśnie takie nazwa, jeżeli chodzi o rejony Warszawy. Oczywiście możecie domyślić się, peron tutaj dla pociągów aglomeracyjnych jest dużo krótszy, a peron dla pociągów dalekobieżnych, czyli jeżdżących nawet bezpośrednio do Warszawy czy dalej, w tymże miejscu się znajdował. Tutaj możecie zobaczyć, jak widzicie, no wygląda tak samo mniej więcej, jak został zamknięty, wyłączony z użytku. Przypomnę tylko, wyłączony z użytku ten peron został i ta cała stacja tymczasowa. Mniej więcej jakoś to był 31 sierpnia, jak dobrze kojarzę. No i teraz się pojawią tutaj dwa miesiące później mniej więcej, żebyście mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda po tym krótkim czasie. Tutaj oczywiście ładnie góry się prezentują, no wiadomo, jesteśmy w górach, tak? Tak zwana stolica zimowa Polski, czy też po prostu góry. Można lubić lub nie lubić Zakopanego, ale trzeba im faktycznie przyznać, że tutaj tłumy turystów przyjeżdżają, czy to latem, czy to zimą. No i dobry tutaj dojazd, jeżeli chodzi o komunikację kolejową, na pewno jest potrzebny. Dobrze wiemy, że Zakopianka, jeżeli chodzi o ruch kołowy, jest zawsze wiecznie zakorkowana, a gdyby faktycznie dało się tutaj dojechać pociągiem i to w całkiem dobry sposób, no wiadomo, jest to odcinek jednotorowy, jeżeli chodzi o tą linię kolejową, więc tutaj ta sytuacja nie poprawi się w najbliższym czasie, ale
są planowane różne zabiegi i nowe trasy kolejowe, aby faktycznie stąd pociągi do Krakowa mogły dojechać nawet w 1,5 godziny, co by oznaczało, że z Warszawy można by było tutaj dojechać w 4 godziny. Co byłoby naprawdę całkiem niezłym wynikiem, jak na przejechanie pół Polski z jednego do drugiego miejsca. Ja na taki czas, powiem wam szczerze, bardzo bym czekał. Już nie mówiąc o tym, że kiedyś tutaj faktycznie polecę samolotem, właśnie z panem Dominikiem, którego mogliście zobaczyć jak zarówno w intrze tego filmu, jak i również w innych materiałach. I wtedy może też coś wam trochę pokażę, bo w sumie ujęcia bezpośrednio z samolotu tej linii kolejowej mogłyby też być całkiem ciekawe. No ale dobrze, sama stacja, zobaczmy jak to wygląda. Tutaj mamy fragment i ponieważ mało wiem informacji, jeżeli chodzi o przebudowę samego dworca, to wam nie powiem, czy to jest budowa nowego dachu nad całą stacją, ale z tego co kojarzę, raczej tutaj nie będzie nad peronami jednego wielkiego dachu, to jest tylko taki fragment tej wiaty, który będzie w tymże miejscu. Tu mamy nowy parking, który całkiem ładnie tutaj wyraźnie jest, no i to też jest nowy kompleks jako centrum przesiadkowe, jak oni to nazywają. Bezpośrednio stąd będzie można dojechać autobusami do Kuźni, czyli do kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Tutaj też mamy nową krawędź peronową. Jak widzimy, trochę się zmieni układ peronowy, ponieważ ta krawędź peronowa jest na tyle blisko już tego centrum środkowego, że widać, że to będzie peron faktycznie krawędziowy, a nie wyspowy. Jeden peron wyspowy oczywiście tutaj cały czas będzie i możliwe, że nawet dwa, jeśli pamięć mnie nie myli. Także faktycznie tutaj ruch pociągów i możliwość obsługiwania większej ilości pociągu w krótszym czasie będzie zapewniona. I to jest na pewno duża zaleta. No z tego co właśnie jak tutaj patrzymy, to widzę właśnie, że będą dwa perony wyspowe i dwa perony krawędziowe, czyli łącznie do użytku całkiem duża liczba torów. Tutaj również możecie zobaczyć już faktycznie pojawiający się powoli nowy element i nowy fragment nowego peronu bezpośrednio pod dworcem. Coś, czego faktycznie teraz nie było. Peron tutaj był, ale był to niski peron, czyli coś takiego jak mamy albo na WKC, albo bezpośrednio zejście z pociągu na ziemię, więc faktycznie tutaj dosyć wysoko trzeba byłoby wchodzić do pociągów, a teraz tutaj powstaje peron na normalnej wysokości, czy po prostu torowisko jest trochę obniżone, dzięki czemu będzie dogodne wsiadanie dla wszystkich osób niepełnosprawnych i sprawnych w tymże miejscu. Także jak widzicie, peron tutaj się kończy, oczywiście obok tego budynku technicznego, który się w tym miejscu znajduje. No a jeżeli chodzi o to nowe torowisko, no to jak widzicie, no nie ma go w tymże miejscu, więc nie jestem w stanie opowiedzieć. Jeżeli się pytacie, kiedy pojawi się tutaj znowu, to od razu odpowiadam, że nie mam żadnego pojęcia, bo o ile teraz byłem tutaj faktycznie ze studiami i kolejny raz będę za pół roku jechać do Sopotu, to do Zakopanego sam z własnej woli, no to tylko i wyłącznie wy możecie mnie do tego zmusić. Zapraszam do wspierania mojego kanału i jeżeli odpowiednia się kwota oczywiście zbierze od wspierających i będzie po prostu coraz więcej, to możliwe, że po prostu się tutaj wybiorę. Też w zależności od tego, jak dużo was tutaj będzie oglądać te filmy. A tutaj możecie zobaczyć koniecznie nowy fragment, jak widzicie, tutaj proszę bardzo, taki pocięty tory, ja to trochę nazywam fragmenty klocków Lego części torowych. Bardzo to ciekawie wygląda. No a to tam dalej widzicie elki betonowe, jak i również samą nową tutaj część właśnie elek położonych na nowy peron. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą część stacyjną, no całkiem ładnie, tak? O ile tutaj widzicie, to nie jest całkiem naświetlone, no tak jak powiedziałem, sam film był nagrywany o wschodzie słońca i trochę przymazaliśmy tutaj z jednym kolegą, jak staliśmy w tymże miejscu, więc zimno, ale ładne zdjęcia o wschodzie słońca, chyba takich jeszcze nie było stacji kolejowej podczas przebudowy. No nie wiem, czy takie w internecie możecie zobaczyć. Dobrze, tak wygląda, jeżeli chodzi o część stacyjna, również z tym oczywiście parkingiem, który będzie tutaj umiejscowiony. No ma parking plusy i minusy, wiadomo, w Zakopanem trochę brakuje miejsc parkingowych, bo tutaj dosyć dużo osób dojeżdża, już nie mówiąc o takim fragmencie jak to, że teraz jest likwidowane powoli kemping pod Skocznią, pod Wielką Krakwią, z tego co kojarzę, tam właśnie ten kemping jest likwidowany na rzecz wybudowania w tymże miejscu nowego, wielkiego parkingu miasta Zakopane. Co o tym sądzicie, to akurat czekam na wasze komentarze. Ja jestem szczerze powiedziawszy trochę oburzony tą decyzją. Znaczy wiem, domyślam się, że więcej zarobiam na parkingu niż na kempingu, ale biorąc pod uwagę, że ja tam od 2 lat przyjeżdżam co roku i bardzo dobrze się w tym miejscu bawię, to trochę mi będzie szkoda tych domków letniskowych. No ale dobrze, tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą część stacyjną. Teraz czas, żebyście zobaczyli, jak to wyglądało na przestrzeni czasu. Więc proszę bardzo, przenosimy się na przestrzeń ostatniego czasu i zobaczcie, jak to wygląda. Tu trochę mi
coś źle wskoczyło, ale dobrze. Mamy zdjęcia z października 2022, czyli właśnie z teraz. Możecie zobaczyć, jak wyglądają zdjęcia z lotu ptaka, jak takie filmy mam się tam pojawiać, pokazywać mniej więcej właśnie, jak się zawsze tutaj pojawia. I teraz powinniście zobaczyć kolejne ujęcie już bezpośrednio z sierpnia 2022, czyli mniej więcej te 2 miesiące temu, jak tu byłem ostatnio. Więc jak widać, no na pewno jest mniej zielono, jesień, jakby nie patrzeć. I też na pewno trochę lepiej widać nową część tej ulicy w tymże miejscu, więc to wszystko tutaj całkiem ładnie się łączy w jedną całość. No i oczywiście nie może zapomnieć najstarszych zdjęć, jakie faktycznie ja tutaj posiadam tego miejsca, czyli zdjęcia bezpośrednio z lipca 2020. I tak to tutaj wygląda, możecie sobie mniej więcej połączyć. No w lipcu 2022, w lipcu 2020 jeszcze pociągi tutaj dojeżdżały, no i dworzec autobusowy zmieniał się całkiem dobrze. W październiku widzimy już mniej więcej zarys całości, jak to wygląda i faktycznie jest tutaj nawet nowa nawierzchnia. A jeżeli chodzi o sam sierpień, no to widać bardzo dobrze, że mamy tutaj już był dopiero zarys nowego mniej więcej układu całego dworca autobusowego. I jeszcze było widać sady perony, w październiku oczywiście całkowicie zostało to wszystko wyburzone, już tego w ogóle nie ma, a w lipcu 2020 mamy jeszcze jakkolwiek mniej więcej widoczny zarys starej stacji. Także tak to wygląda. Też trzeba to zwrócić na uwagę, to jest to, już tutaj ta stacja się o wiele bardziej powiększa. Można to zobaczyć na właśnie zdjęciach 2020-2022. Miejsce tego centrum przesiadkowego. Wcześniej to było miejsce postoju taksówek i sobą zagospodarowany teren, no a teraz no to jest jedna wielka betonowa płyta, jeżeli chodzi o nowy obiekt. No też oczywiście całe rondo tutaj zostało przebudowane na przestrzeni tego czasu. A teraz parę zdjęć, jeżeli chodzi o sam dworzec autobusowy, żebyście zobaczyli go trochę lepiej z bliska. O ile ja tutaj teraz oczywiście w jedyny sposób mogę dojeżdżać w ostatnim czasie autobusem, powiem wam, że to jest ten temat. W sensie, jak teraz dojechałem tutaj, było całkiem nieźle, bo dojechałem Pendolino do Krakowa i tutaj później autobusem łącznie cały przejazd mi zajął mniej więcej 5 godzin, więc nie było źle. O tyle normalnych warunkach, no to się jedzie tutaj 6-7 godzin, w najgorszym wypadku nawet 10, a pociągiem tutaj o wiele jest przyjemniej, bo nie ma faktycznie tej części przesiadkowej. Z autobusu do pociągu, no i się nie stoi na zagapiance, więc jednak jest mimo wszystko o wiele przyjemniej. Tutaj też zobaczcie, cały nowy asfalt, tutaj nie wiem, czy to już jest pierwsza, czy druga, chyba nawet już jest druga warstwa asfaltu. No i tutaj oczywiście autobusy zarówno miejskie, nie, miejskie mają swój własny dworzec tam trochę w innym miejscu i on jest już funkcjonalny, ale pociągi daleko, autobusy dalekobieżne stąd będą odjeżdżać. To by było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I co tu dużo nie mówić, do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jeszcze za parę dni zobaczycie film z przelotu nad całą tą inwestycją. No i tak jak mówiłem, przyciski, wspieraj mój kanał, czy tam podziękuj. W ten sposób możecie zbierzeć odpowiednią sumę na jeszcze kolejny film z tej inwestycji. Niedługo. Do zobaczenia. Cześć!